skorzystania z płacenia mniejszego ZUS-u, informuje Dorota Kijowska z Rzeszowskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po upływie 6 miesięcy kalendarzowych takie osoby mogą korzystać z tak zwanego małego ZUS-u przez okres 24 miesięcy, też kalendarzowych, czyli pełnych. Czyli najpierw 6 miesięcy ulgi na start, a następnie 24 miesiące tak zwanego małego ZUS-u, czyli naliczanie składek, tutaj też warto podkreślić, od kwoty zadeklarowanej nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia plus pełna składka na ubezpieczenie zdrowotne, ona jest niepodzielna, 319,94. Szczegółowych informacji o tym, jak założyć własną działalność gospodarczą i jakie formalności trzeba spełnić, jeżeli chodzi o płacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, można uzyskać w Rzeszowskim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podkreśla Wojciech Pielęk. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych działa instytucja operacji płatnika składek, w tym miejscu nowy przedsiębiorca, osoba, która planuje podjąć walczą, zdobędzie całe informacje, ale także zostanie numer indywidualnego traktu podatkowego, na który będzie musiał odprowadzić ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie jest. Dwie możliwości. Albo prowadzisz taką firmę, pod warunkiem, że nie zarabiasz powyżej 1050 zł, no to jest skoro nie jest rejestrują legalnie. Negociate de președințiile tu mam prawo wyboru. Albo chcę ulgę na start, ale jeżeli ktoś nie chce, no to może opłacić pełną wysokość lub korzystać z 24 miesięcy.